Jeszcze 2 dni urzędnicy oczekiwać będą na zgłoszenia kandydatów do objęcia stanowiska naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Suwalskiego Ratusza. Chętni poza oczywistymi wymaganiami dotyczącymi wyższego wykształcenia czy niekaralności muszą posiadać co najmniej 5-letni staż pracy lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z profilem stanowiska, do którego aplikują. Ratusz określił również szereg dodatkowych wymagań. Mile widziane będą m.in. co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, znajomość miejskich programów wsparcia dla osób uzdolnionych w zakresie kultury i sportu, ale też umiejętności organizacyjne, komunikatywność czy znajomość suwalskiego środowiska działającego w obszarze kultury, sportu, turystyki czy promocji. Termin składania aplikacji upływa w najbliższy piątek.